Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Rayman Origins. Dzisiaj poziom pieruńsko-gorące. Mamy tam nową postać chyba z poprzedniego odcinka. Właśnie, tam wtedy odblokowaliśmy tego czarodzieja. Troszkę grę podgłośniłem. No i podwiedzajmy. Mamy taki trochę labirynt i też musimy trochę pomyśleć, jak zdobywać te lumy najwygodniej. Musimy unikać spadających przed obiektów. Dobra, zdecydowany atak. No co jest? W ogóle nie działa. O, teraz zadziałało. Lećmy dalej. Jakichś specjalnych rzeczy to tu nie było. No i jak nie wziąłem tego króla lumów. No, mamy całkowitą zmianę klimatu. Wiecie co, spadnę tutaj. Chcę wziąć tego króla. Zdecydowanie zyskamy na tym. No dobra, czyli takie dwa krótkie dosyć etapy poziomu. Proste. Tu mamy dodatkowy poziom. Nie, mamy czaszkę i przeciwnika. Ok. Ale tu mamy dodatkowy poziom też. Więc nie uciekniesz. Troszkę cicho mam grę, więc na następny odcinek podgłośnie. Jeden lum nam uciekł, ale to nic. Mamy 118, a poziom się niedawno zaczął. Nie można ich pokonać, rozumiem. Bo są pobudzeni, że tak powiem. Dosyć czaszka i mam nadzieję, że drugiego poziomu bonusowego tam nie było. Zróbmy tak i tak. Okej, jakieś chmurki nam pomagają, ale w sumie w większości przypadków bez nich sobie poradziłem. Całkiem zabawnie. Przyjemny poziom do gry. O proszę, co my tam mamy? I jest ukryty poziom. Dobra, są jakieś lasery, to mi się nie podoba. Ogarniam. Musimy zrobić szybki ruch, bo tutaj nas chcą zaatakować. Teraz tak.
udało się za pierwszym razem. Super, ten poziom idzie. Lecimy z powrotem na dół. No. Zaryzykowałem, nie było warto. Lecimy dalej, żeby był zapis. No, jak tego nie wziąłem? Nieważne, jeszcze raz spróbujemy. Udało się. No i tam czaszka była na górze, więc nie wykorzystałem pełni z tego króla lumów, niestety. No to pewnie nie uda się dwóch elektronów zdobyć. Ale tam była ekstremalna czaszka na dole. Co teraz? Rozumiem, rozumiem. Nie uderzyło mnie to, trochę szczęścia miałem. Ale teraz uderzyło i strąciło w przepaść, więc niestety pochwaliłem. I to się nie opłaciło. Od nowa cały duży fragment musimy robić. Czyli nie udało się, ale zepsułem. O ludzie. Ale zepsułem. Dwóch lumów nam braknie. Koszmarny błąd z mojej strony. Więc niestety zarobiłem kolejne przejście poziomu poza nagraniem. Za głupotę zapłaciłem. No nic. Poziom był i tak fajny. To by z mojej słabości wynikało niestety, że nie mamy dwóch elektronów. Ale można się pocieszyć, odblokowaliśmy pościg za skrzynią. I pościg nazywa się raz na wodzie, raz pod wodą. Ok, i naprawa szczelin też mamy poziom, czyli te dwa poziomy w następnym razem sobie zrobimy i też w tą samą postacią. Właśnie tym czarodziejem, a jak na razie żegnam się z wami, do zobaczenia, no i cześć.